Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Bloodborne. I serio, udałbym się stąd gdzieś indziej, bo fiolek, tak jak widzicie, cały czas zero. Nie miałem czasu, żeby je przyfarmić, więc teraz będę musiał to zrobić na waszych oczach. A gdzie najlepiej farmować fiolki? Tutaj w pierwszej lokacji, ale jeszcze rzucę okiem. No dokładnie, mogę. Jak Loft Mergo co? A nie koszmar przypadkiem kogoś tam? Messina? Messiego? Koszmar Lionela Messiego to jest, że Ronaldo cały czas dostaje złotą piłkę. Centralny Yharnam. To będzie chyba najlepsze miejsce na takie eskapady. No i tak sobie myślę, że fajnie by było 20 fiolek gdzieś zebrać. No tutaj można próbować. No zazwyczaj to zostawiają, a teraz w tajemnym mam już 20 chyba, tak? Czy ile mam w tajemnym? 20, no to może nawet po 3 fiolki będą zostawiać. Takie zwykłe chłopki roztropki, no kurde, ale bez przesady. Nie, żeby on powodował mnie jakieś straty w zdrowiu, no bo nawet nie mam czym ich uzupełnić. Nie no, super biało zaczynasz. Nie, naprawdę nieźle. O, dobra, double killer rozumiem, okej, ale czemu oni nic nie zostawiają? No dajcie mi te fiolki, ja naprawdę ich potrzebuję. No ja no, jeszcze zdążę pchnąć. Ja, serio? Żaden z was? Ani jednej? Ja. Dobra, chyba że się wczytają zaraz dopiero. Ten na pewno coś zostawi. No taką mam nadzieję. No chociaż 3, no proszę cię. 4, dobra, już jest całkiem nieźle. Już normalnie bym musiał wydać parę tysięcy tętniej. Ej, kurde no. Dobra, coś zostawił, ale zanim to, jeszcze ci coś mogą pozostawić po sobie. W swoich truchłach. Nie ten i nie ten. Cholera. No dobra, ale czy na pewno? Nie, bo nie, mam ostatnie wrażenie, że po którejś tam aktualizacji, bo to już chyba jest po drugiej, że niestety, ale przedmioty wczytują się troszeczkę później, niż padają zwłoki na ziemię. A to jest niefajne, bo kiedy koleś pada, to liczy, że coś zostawi. Czemu nie dostał? No. Dobra, kule, no co z tego? Ej, ale was dużo, ludzie. Dobra, ludzie też za dużo powiedziałem. Dobra, jeszcze... A, was dwóch tutaj. Ej, trzech. Dobra, ile fiolek? Tutaj dwie. Wy? Po jednej. Ach, kurde, myślałem, że nie trafię. Ale trochę udało się odzyskać, to się liczy. Dobra, pieska najpierw. Double kill. Single kill. Znowu single kill. No ale dobra, to się też liczy. Nie, naprawdę nic? Tylko kule. No dobra, ten troll tutaj za bramą zaraz, on zostawiał dwie albo nawet trzy. Dobra, dawaj te kule. No bo jeszcze może przyjść taki czas, gdzie będę musiał je sprzedać po prostu. No już było go słychać z prawej strony teraz. No czasami się ma w zwyczajach wypuszczać je troszeczkę dalej. Dobra, nawet nie muszę regenerować staminy. Ja jednym mocnym tylko, no nieźle. No ja, czemu monety? Teraz kiedy potrzebuję fiolek, oni się bawią w dawanie monet. No dobra, 7 fiolek już mam. Fajnie by było 20 uzbierać. No sorry, że nie progres, że dwa odcinki was przyzwyczajałem do tego, że jak jesteśmy gdzieś dalej i nagle bam, cofamy się do pierwszej lokacji dosłownie, gdzie byliśmy. No ale jakoś muszę uzupełnić zapasy. Więc tutaj tak, kule, jedna fiolka, dobra, może być, no ale te dwa wilkołaki tutaj. No oby dały więcej. No okej, dobra, jeszcze zacznę kręcić, może... Oj, błąd. To był karygodny błąd. No to jeszcze większy. Ale raczej nie zginę. Raczej na pewno nie zginę. Ale dobra, jeszcze wytrzymują ze mną dwa ciosy nawet, albo i trzy. Więc trzeba się cieszyć. Bo im więcej wytrzymują, tym więcej fiolek zostawią później. Dobra, coś zostawisz dla mnie? Może bym trafił. No. Zresztą dobra, najwyżej zaraz się cofnę do ciebie. Tymczasem... Tutaj jest do pozamiatania całe towarzystwo wszelakich potworów.
Dobra, dwie. Ten jednak postanowił nic nie zostawiać. Ale dobra, 16 fiolek. Patrzcie, no jak to szybko poszło. No, może być jeszcze więcej ich zaraz. Jeżeli tu się poszczęści. No nie. Niestety nie. Ale co tak ciemno? Czy moja latarnia jak zwykle nie jest włączona? Dobra, jakieś kule by się też przydały. O kurde. Ale nie, w niego lepiej trafiać, bo ten obrzyn cały czas jest wielki. Mimo tego, że mój level zresztą też. Dobra, to ciebie zaproszę. Ładnie, kulturalnie, na kawkę, herbatkę. Nie, żartowałem, to halabarda. Coś? Nie. 18 fiolek. No i tu latarnia, można było już się udać tam, gdzie progres. Ta, zróbmy to. No, głupi pomysł w sumie. Bo jak bardzo dobrze wiemy, 20 fiolek to jest maks, jaki można nosić. Ej, dobra. A co tam? Kupmy. Parę, tylko 5, no, ale co zrobić? A więcej mnie nie stać, no chyba, że... Albo chyba, że... Zróbmy jeszcze tak. Kompletnie nieopłacalne, bo tylko jedną fiolkę za to będę mógł kupić więcej. Która trafi do tego do składu, no ale co począć? Dobra, uzupełnijmy zapasy, kurs żywego srebra. Ja 4 fiolki tylko w składziku, ale to boli. No i okej, zobaczmy, czy Loft Mergo, podstawa, to jest ta lokacja, gdzie byliśmy, czy nie. Ej, właśnie, moment, a czy jakieś runy nie podniosłem wcześniej, które jeszcze nie sprawdziłem? Komunia, szpon, następca jej, jezioro głębokie, jezioro księżyc, oko. Dokonaj więcej odkryć. A, w sensie, że więcej przedmiotów od poległych. To jest ciekawe. Dobra, następny raz jak będę w śnie tropiciela sobie spróbuję to wrzucić. No kurde, jakim cudem. Dobra, zaczynamy pięknie. A myślę, łudziłem się szczerze, że może mi się uda odzyskać moje tętnienia. Ej, komu tam tak spadało zdrowie? Wy to widzieliście? Ten szybko ubywający pasek z punktami życia? Czyjś, nie mój? Nie, serio, jestem ciekaw, kto to był. Cholera, ale muszę latarnię zapalić, prawda? Dobra. Antidotum, no niestety antidotum tutaj mi nie pomoże. Ewentualnie ryk bestii, jak na mnie wsiądą wszyscy. Dobra, zrób coś, proszę. Ach, dobra, najgorszy z możliwych ataków, jaki mogłeś zrobić akurat. No, 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 tylko się nie sturlać tam na dół. Dobra, no i pięknie, i ucieczka. Pełen sprint. Ten przedmiot za gościem już podniosłem, więc pozostaje tylko wejść do środka. Ej, ale właśnie, gdzie jest mój szał? Nie ma go? I ale miło, dobra, ale spoko. No pięknie, możemy się zmierzyć z pająkami. Ale najpierw zmierzmy się z tym małym... Ej, stop, a on wejdzie, prawda? No aha. Już się zmieścił. Zwap, to sposób. No może najpierw zacznijmy faktycznie od tego pająka. Tutaj samotnie sobie siedzi na górze. No i jeszcze jeden taki. No i ślicznie. O kurde. Ble, 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 ble. Cholera, mógłbym wymierzyć mu fajny cios pewnie. A czemu nie fiolki? A co my tu mamy? Ukryta ścieżka, czas na audiencję. Plaga, tropiciele opętani krwią. No nie wydaje mi się tak naprawdę, ale może. No nie. Jakby teraz się miało okazać, że to są tajne przejścia. Okej, zabiję go bez schodzenia na dół. A ja tego dużego nie mogę? Tego tu, 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 tu? No chyba nie. Dobra, no to co, tam nie ma przejścia, tam też nie. No to okej, sprincik. Kościany miecz szamana. Cholera, spadł. No to spoko. Zaraz tu przyjdą, prawda? Ej, ale moment, a właśnie, może on się nie umie odwrócić. Oj, cholera, umie. Potrafi to, ale szybko podleciał. A jak walczy?
No to nieźle, ale mi kukuz... Ojojoj. Dobra, idziesz? Oj, kurde, idą. W liczbie mnogiej. Nie, no nie taki mały. No i zabił mnie! No, tam dwa przedmioty leżały. Pewnie kule, co prawda, a nie fiolki, no ale i mimo wszystko. Kurde, no. Biegniemy znowu. Nie, ale to są chyba takie najbardziej typowe i jednocześnie najbardziej obrzydliwe pająki. Takie mini czarne wdowy, przynajmniej tak wyglądają. Oj, kurde! No przecież turlałem się! No ja, haha. No i pięknie zaczynamy. No, o, bo już myślałem. Jakby tamta piącha jeszcze we mnie weszła, to naprawdę byłby to jeden ze słabszych motywów w Bloodborne do tej pory. Ja bym tak po prostu zginął tutaj. Dobra, wglądu więcej nie będzie. Oj, słyszałem tą szarżę za moimi plecami. Oj, słyszałem to. Dobra, zrób coś. Może być. Nara. Dobra, ale fiolki muszę niestety użyć już na samej podróży. Bo nie dobiegnę po prostu z taką porcją zdrowia, która gwarantuje mi jakiekolwiek przeżycie. Albo jakąkolwiek szansę przeżycia nawet. Dobra, tutaj szybko. Oni zanim wejdą, ja zdążę uciec. Mam nadzieję. Dobra, ale zacznijmy klasycznie. Czyli od tego pająka. No jest sam. A ja lubię walczyć z samotnością. Ej, faktycznie kule tylko. No jakim cudem, no... Pajączku, no nie. Dobra, niewiele odzyskałem. Zawsze coś, ale i tak niewiele. Dobra, jeden mniej. Ej, no mogę ciebie jednak. A to zróbmy to. Aha, nie da się w ten sposób. Ej, właśnie, latarnia, to po pierwsze. A może by tak zacząć od koktajlu? No, pająki i ogień? Ej, właśnie, czy on da radę mnie tu sięgnąć? O, o! O kurde, to by sięgnęło raczej. 90%, że tak. Ale właśnie, może uda mi się go tutaj... zapędzić, no. Jest bardzo duży i chce je bardzo sięgnąć. Ale chyba przez tą ścianę mu się to nie uda. Dobra, spróbujmy go wyciągnąć tu. Ja to combo. To masakryczne combo pajęcze. Arachna combo. Dobra, to jest chyba dobry sposób. Aha. No i nie, ale to miało zasięg. Jakim cudem, aż taki wielki. Dobra, jeden kochaj w pysk. Na dobre rozpoczęcie stosunków. Wspólnych, wzajemnych. No jak to sięga? To nie jest atak dystansowy, cholera. To są zwykłe odnóża, pajęcze. Dobra, kit, szarża. Oj, coś się nie rusza. Jak miło. Aha, pięknie nic nie zostawił. Kule. No to super. Dobra, pająków coraz mniej. Ale jeszcze nie na tyle mało, żebym mógł się przestać przejmować. Dobra, cały czas kule. No dobra, już wiemy, gdzie jest miejscówka na formowanie pocisków do broni. No i nie tylko, oczywiście. Jak już się zdążyliśmy przekonać, bo tym żywym srebrem jest napędzane o wiele więcej rzeczy niż tylko broń palna. Na przykład magia, która właśnie połyskuje na mojej broni. Ej, moje tętnienia przy okazji. No jak miło. Aha, to są jajeczka, rozumiem. Oby się nie wykluły. Czy ty jesteś hunterem, czy... Płaszcz dziecka, znowu. Dobra. Albo walczymy... A, walczymy. A jednak, a liczyłem, że może jakiś przyjaciel. Dobra, skoro nie, to zapraszam. Ej, co to jest? Dobra. No to już wiem, że trzymać się trzeba na dystans z tym gościem. O, o, no tutaj się schodzi, dobra. Pora na moją szarżę, nie można dać mu czarować. No. I to rozumiem. Kim byłeś? Czy pozostawiony po tobie przedmiot?
No nie, już myślałem, że naprowadzi nas jakoś na tożsamość tej postaci, ale nie. Dark Souls i Bloodborne już też przyzwyczają nas do tego. Jeżeli nic nie jest podane na tacy, trzeba tworzyć swoje własne teorie, co tak właściwie ma miejsce przed naszymi oczyma. Okej, małe pajączki, ale czy małych pajączków się boimy? Nie, małych nie. Ale jak są małe, to pewnie i jakiś duży też się pojawi znowu. Ale właśnie, moment, czy one wisiały na pajęczynach, czy były poprzybijane nożami? Tak, one są poprzybijane tymi igiełkami, które wbijały się we mnie. Czyli gdzieś tu zaraz będzie źródło tej klątwy zapewne. Ale najpierw skrzyneczka. Co? Dwa żółte kręgosłupy. Ej, dobra, czy to byli tropiciele? A w ogóle, czy ja przypadkiem nie jestem teraz w tym zamku, gdzie miał się Alfred udać? Ej, tego nie wiem. Wiem, że jeszcze jest tutaj jedna odnoga, którą warto sprawdzić. No tylko akurat w tym wypadku konkretnym nic tu nie ma. No dobra, no zaraz się przekonamy, czym wy jesteście. Jesteście wrogami, to na pewno. Czy mocnymi, czy nie, tego nie wiem. Dobra, co to za dziwne czary? Ej, nie, serio, one nie wyglądają, aby miały straszne problemy. Ej, dobra, to jest winda? A ja z chęcią otworzę sobie tamten skrót. Jeżeli to jest faktycznie to. No, tak jest. No i pięknie. Dzień dobry. Okej. Okay. To na górę z powrotem. O, dziwne ujęcie kamery. Nie, serio. Jeszcze takiego nie było podczas wjazdu windą. Ej, co to się tak nagle robi jasno? Niby ciemno, a jednak po chwili jasno się robi. Ej, nie, to nie jest dobra para za kapiorów. Chyba, że mają fiolki na przykład i tylko do farmowania służą. No nie, nie wygląda na to. No to jakie jest ich przeznaczenie w tej lokacji? Tego nie wiem. No pewnie mają pilnować. No patrzcie, znowu ciemno i znowu jasno. Ciemno, jasno. Kurde, co jest grane? I znowu ciemno. Ej, dobra, może są wytrzymali, okej. Okay. Ale jak zaatakowali, to nie wiedziałem, żeby mi to jakiekolwiek kuku robiło. Chyba, że właśnie ich siła płynie z liczebności. No nie chciałbym się o tym przekonać, póki co mnie tylko pchają. No, a zwykłym pchnięciem piechola już nie można zabić. Zresztą nigdy nie można było w Bloodborne. Przenigdy. Dobra, znowu burdel w książkach, to trzeba zrobić. Nie, pewnie, że nie trzeba, ale to jest po prostu jedna z czynności, którą człowiek lubi robić. Takie wyżywanie się na martwych przedmiotach. Ej, nie, serio, oni nawet nie chcą chyba mnie atakować. Więc ja się zastanawiam, czy ja powinienem ich zabijać. A może chcieli mi pomóc na przykład w walce z kimś tam na dole. Okej, dobra. Dziwne miejsce na takie przejście do bocznej fasady. O kurde! Dobra, nie chciałem tego zrobić. Dobra, ten już będzie chciał walczyć. A, ci też już chcą nagle. Choć nie, tylko ten jeden. A nie, to jest ten właśnie, którego uderzyłem. Myślałem, że ten na odwrót. O kurde! Dobra, a łańcuch. Dobra, dobra, dobra. Już myślałem, że klątwa znowu. No ale w sumie jestem bliski klątwy. Nie jakoś bardzo bliski, no ale daleko też nie mam. Oj kurde, niedobrze. No uderz go wreszcie. No. No jakieś fiolki. Cokolwiek. Coraz mniej tego w moich osobistych zapasach. Przydałoby się uzupełnienie. Dobra, może ten przedmiot poratuje. Wiedza szaleńca. No to już na sprzedaż idzie. Okej, koleś tutaj spadł i zginął. Widziałem zjawę, bo przypadkiem ją włączyłem chwilę wcześniej. Więc tam nie ma co skakać, aczkolwiek nie jest powiedziane, że ta druga dziura nie jest dobrą dziurą. Nie, nie jest dobrą dziurą, nie ma dna. A jak dziura nie ma dna, to się w nią nie skacze. A oni może spychają w dziurę właśnie. Ehehe. No to by były przebiegłe mędy. No i słyszę kroczki. A. Dalej tych mniejszych troszeczkę, dobra. Ej, skuszą?
A to nowość, dobra. Ale w charakterze kuszników jak najbardziej ich rozumiem. Nie są zbyt szybcy, a kusza no, akurat nie wymaga szybkości. Jeden bełt, później przeładowanie, jeden bełt, przeładowanie. No to jest powolny system. Okej, dobra, ktoś mnie trafił, nie wiem kto. A, kusznik pewnie. Tak po prostu. Ej, nie, ale co to jest? To ma nadnaturalnie dużą twarz. Ach. Mieścił się przed atakiem łańcuchem. No co tam, no brudne klejnoty mi tu dają, fiolek nie chcą. Złośliwe bestie. Nie giną. O, cicho, wreszcie coś. Znowu brudny klejnot. Nie, nie, tu się nie ma co cofać chyba, ale tu jest przedmiot. Jak go wziąć? A tędy? Tak po prostu. Dwa ołowiane eliksiry. Dużo klatek. Strzeż się upadku. No faktycznie, mógłbym się go strzec. Ja bym tam chciał podejść, ale ja chcę sobie zrobić kółeczko. Tutaj dookoła i sprawdzić. Nie ma nic. No to i do przodu. Czyli tutaj. Na górę. 10 fiolek. A śmierdzi mi tu walką z bossem już zaraz. No i śmierdzi chyba dobrze. A nie, myślałem, że to ściana z mgły, ale nie. Dobra, tu dookoła nic. Tylko małe pajączki pozabijane. Też się cieszę, że ktoś również ich nie lubi. Oj, kroki. Ogar, musisz to przyjąć. Oraz ptak, to sposób. Ej, faktycznie. Co? Ej, faktycznie. Dobre. Bo to jest faktyczne połączenie. Zmutowały nam kruki, albo zmutowały nam psy. Jedno z dwóch, ale dobrze, że padają w miarę szybko, w cały czas. No ale psokruki, tego jeszcze nie było. Albo ogarowrony. No, geneza tych potworów nie jest znana tak dokładnie. No tam są większe ogarowrony. Albo ptakopsy. Dobra, za drzewem nic się nie kryje niestety, żadne fiolki. Tam kolejna winda. Ej, dobra, zabijmy go. Albo ich. Dobra, może i większe, ale czy mocniejsze? No niekoniecznie. Jaj, więcej. O, i teraz uwaga. A, jest i pies z głową wrony. Ej, moment. Jak się nazywała ta postać w Dark Souls 2? Która przeprowadza eksperymenty. Na wszystkich, na duszach i na... O kurde, łe. Dużo mi zabrał. Ej. Spokojnie, psinko, leż. Bo wrono, nie kracz. Welka? Nie welka. Welka to w innej części. Sid? Nie. Kurde. Teraz się wyświetla na ekranie. No. To właśnie to miejsce mi przypomina właśnie... Takie powiedzmy... Pobojowisko po tym, co tamta postać, której imię sobie dalej nie umiem przypomnieć, zrobiła w Dark Souls 2. Jak to dwie wajchy? Aha, czyli pewnie jedna. Do góry, druga na dół. Ale okej, najpierw chyba wnętrze, prawda? Okej, płacz jest coraz głośniejszy. Nie, jednak winda najpierw. Bo to może być skrót. No, albo jadę teraz na spotkanie ze śmiercią. Ej, tutaj? Ej, to pięknie się zapętliło. Tyle wam powiem. Tuż koło latarni. No nie wierzę, aż chyba ze szczęścia... Ej, nie, ze szczęścia to ja sobie do snu tropiciela pójdę. I ulepszę postać, a w kolejnym odcinku tutaj wrócimy i pozamiatamy wszystko. I z tego co pamiętam, to jeszcze można tutaj było dokonać pewnych ulepszeń. Do moich sztyletów. Chyba wystarczająco dużo fragmentów mam, prawda? Dokładnie, ostrzy miłosierdzia. Choć nie aż tak często używane, jak mogliście zauważyć. A właśnie, może jakieś klejnoty nowe. Coś lepszego. No to może tu. O, ale widzicie, przeklęty. Obniża trwałość broni o minus 27. No każdy przeklęty ma też coś na minusie, ale więcej daje na plus. Dobra, tu
O, a znowu przeklęty. Muszę na to uważać. Żebym kiedyś go znowu przypadkiem nie wrzucił. Nie, dobra, to skoro tutaj nic nie było, to tam pewnie do sztyletów też nic nie będzie. Okej, okay, jeden level poproszę. I twardo lamersko wrzucę go tym razem w witalność. Te 30 punktów zdrowia więcej. No, przyda się na pewno. Jasne. Dobra, to wiecie co robimy teraz? Sprzedajemy przedmioty. A może nie wszystkie, tak z 10 tylko. No fiolek nie sprzedaję w życiu. Mam zamiar je kupić właśnie. Dobra. I w tym momencie, kochani, kończę ten odcinek z Bloodborne. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!